W ubiegłym tygodniu w starostwie powiatowym w Nysie władze samorządów powiatowego i gminnego spotkały się z przedstawicielami RZGW Wrocław i Hydroprojekt Kraków. Rozmowy toczyły się wokół tematów dla Nysy priorytetowych. Docelowego przejazdu przez Tamę, betonowej kładki pomiędzy Wyspiańskiego i Saperską oraz zaadaptowaniu nowej kładki technologicznej dla ruchu kołowego. Zamknięcie przejazdu przez Tamę planowane jest na 8 kwietnia. Według pierwotnych założeń RZGW wznowienie ruchu samochodowego po zakończeniu remontu nie wchodzi w grę, pomimo nawet technicznych parametrów przebiegającego tamtędy mostu. Z dokumentacji wynika, że most na Tamie jest to most o nośności 40 ton, szerokości 7,5 metra i technicznie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby przez Tamę odbywał się po zakończeniu remontu ruch. Stąd starania lokalnych władz o jego zachowaniu po zakończeniu inwestycji. Trzecia przeprawa przez rzekę jest dla Nysy priorytetem, ale władze niechętnie mówią o budowaniu kolejnego mostu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zaadaptowanie kładki technologicznej w okolicach obecnego jazu łączącego ulicę Wyspiańskiego z Saperską na przeprawę dla ruchu kołowego osobowego. Ja ze swojej strony chciałbym również zaproponować w najbliższych budżetach środki finansowe na dojazd do tej kładki technologicznej od strony ulicy Wyspiańskiego i od strony ulicy Saperskiej. Z punktu widzenia technologicznego nie ma przeciwwskazań do pozostawienia ruchu na Tamie. Problemem są obostrzenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa. Tymczasem budowa trzeciej przeprawy mostowej nie może być finansowana ze środków unijnych przeznaczonych na działania przeciwpowodziowe. To są ogromne środki finansowe, to jest kwota powyżej 400 milionów złotych. Trudno się pogodzić z tym, żeby na przykład przy inwestycji, która kosztuje 450 milionów złotych, nie było przejazdu po prostu przez kładkę technologiczną. To jest kwestia ustawienia oznakowania zakazu zatrzymywania się, monitoringu Tamy i ruch osobowy. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby mógł się odbywać. Ale to nie jedyna przeprawa, która ma zniknąć z mapy miasta. 13 marca zostało zamknięte betonowe przejście między Saperską i Wyspiańskiego, choć po interwencji ruch wznowiono docelowo ma być rozebrany. Otrzymaliśmy tutaj deklarację, żeby utrzymać to przejście jak najdłużej, ile się da w trakcie inwestycji. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że zamknięcie obu przejazdów przypada na sezon letni, a to wymusza reorganizację ruchu turystycznego. Według wykonawcy możliwość dopuszczenia ruchu pieszego i rowerowego jest możliwe, ale tylko na czas planowanych przerw w robotach na Tamie. Decydujące spotkanie z RZGW odbędzie się 10 kwietnia.